Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Marta Wieliczko. Jestem medalistką Igrzysk Olimpijskich z Tokio 2020. Spotkaliśmy się w Centrum Olimpijskim, żeby podzielić się opinią na temat tego samochodu, a to jest Citroen C4. To jak się samochód sprawuje? Myślę, że najważniejsze to jest jego płynność, bo jest naprawdę płynny. Nawet jak się przyspiesza, to i tak nie czuć tego zrywu, tylko łagodnie przyspiesza do tej właśnie prędkości, którą chcemy osiągnąć. Mamy kokpit z ekranem bardzo fajnym, dotykowym. Naprawdę jest wiele funkcji. Mamy nawigację, możemy podłączyć telefon, wszystko łączy się przez Bluetooth bardzo szybko, płynnie. Gdy jesteśmy już w pobliżu samochodu, tak naprawdę już Bluetooth łączy. Można podłączyć własną muzykę, można podłączyć nawigację. Wszystko jest widoczne na ekranie. Klimatyzacja bardzo na plus, bo możemy ustawić sobie temperaturę taką, jaką chcemy. Szybko naprawdę działa. Mamy też podgrzewane siedzenia. Zimę naprawdę to pomaga, żeby się szybko dogrzać. Trochę przeszkadza mała powierzchnia szyby wstecznej. Nie ma tam niestety wycieraczek, ale jest wbudowana kamera wsteczna i tam sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Nie sądziłam nawet na początku, że będzie ona tak dobrze działała. Sceptycznie do tego podeszłam, bo nie ufam kamerom inteligencji sztucznej, a naprawdę te tory, które tutaj wyznaczają na ekranie, warto im zaufać i prawidłowo się parkuje i jedzie i tyłem, przodem, w każdym położeniu. Samochód ze mną podróżuje również na obozy sportowe, więc już zmieścił dosyć dużo. Narty biegowe, walizka, druga torba i jeszcze dwie osoby, więc naprawdę polecam na dłuższe wyprawy z rodzinką, bo samochód naprawdę dużo się zmieści. Więc nie będzie problemem dodatkowa torba z na przykład pokojem. Polecam auto temu, kto naprawdę chce bezpiecznie dojechać do celu. Jestem też dość wysoką osobą i jak widać mieszczę.